Tytuł, tu jest, Państwo możecie sobie wpisać ten tytuł, jeśli ktoś będzie chciał oryginał po angielsku. A Day in the Life of Forex Trader, prawda, Daniel Fowler. Oczywiście, jak Państwo wiecie już, mnie nie wzrusza to, że coś było 3 lata temu czy 2 lata temu. Zwróciłem uwagę na ten artykuł celowo, świadomie, spodobał mi się, zachowałem go w życzliwej pamięci i Państwu chcę teraz czytać tłumaczenie polskie. Czyli jeden dzień życia tradera, jakiego tradera, wiemy jakiego tradera, zawodowca, człowieka, który się rynkami nie męczy, który dobrze śpi, który ma życie rodzinne i który jest jednym z najbardziej chyba lubianych traderów, w ogóle wydaje się na globalnym rynku. Jest lubiany. Naprawdę ludzie go szanują i lubią i cenią, choć nie wszyscy oczywiście powtarzają jego techniki. W dzisiejszej lekcji pozwolę Wam zerknąć na jeden dzień z mojego życia jako tradera Price Action. Ten artykuł można uznać za zapis moich działań w trakcie jednego dnia na rynku. Godzina 6. Na początku dają te odniesienia polskie, ale one nie mają żadnego znaczenia. Teraz mamy jeszcze zmianę czasu, więc to się w ogóle rozjechało. To nie ma znaczenia. Pobudka rano. I ważne jest to, że on wstaje w Australii, kiedy mniej więcej Ameryka zamyka rynki. To tylko taka ogólna uwaga. Pierwsza rzecz, jaką robię po przebudzeniu, to dowiadujemy się, że Nial jest, można powiedzieć, higieniczny, to znaczy prysznic bierze, prawda? Prysznic, okej. Okay. No, jesteśmy zszokowani albo nie. Ważne jest to, że się myje, to dobrze, to miło z jego strony. Potem skakuję do auta i odwożę mojego 2-letniego synka do żłobka, które na szczęście jest za rogiem. No, podejrzewam, że w tej chwili już odwozi do przedszkola. Gdy 20 minut później wracam do domu, najczęściej włączam CNBC albo Bloomberg, by zorientować się, co działo się na rynkach w nocy. Co tam się działo w nocy? Czyli trochę posłucha, co tam gadają i tak dalej. Moja żona robi mi w tym czasie śniadanko. Wypijam kaweczkę, biorę witaminki dla usprawnienia mózgu. Chcę mieć energię, elektryczność w porządku, zanim usiądę do komputera. Czyli to jest pierwsza godzina, pobudka i tak dalej. Godzina 7, między 7 a 7:30. Nie przepadam za wiadomościami, więc nie marnuję czasu, jak większość ludzi, czytając gazety albo blogi informacyjne. Nie obchodzi mnie, czy jakiś kraj ze strefy euro zbankrutował, czy nawiązał kontakty. Nie interesuje mnie także, czy jakiś środkowo-wschodni naftowy kraj rozpoczyna wojnę domową. Takie informacje nie pomogą traderowi Price Action, nie wpływają na mnie, ani nie angażują w żaden sposób. Jako tradera, bo jako człowiek to on ma dużo współczucia, dużo myśli o ofiarach katastrof, o ofiarach wojen. To jest człowiek, który ma serducho. Tam, gdzie mniej więcej większość z nas ma serce. To skądinąd z innych materiałów. Po śniadaniu idę do swojego biura i odsuwam monitory i laptopa. Czytam raz jeszcze. I odsuwam monitory i laptopa. Odsuwam. Przygotowuję pióro i notatnik. Nie notuję na komputerze. Wolę pisać ręcznie. To nawyk. To w nawiązaniu do warsztatów z konsylium inwestycyjnego. Jeśli ktoś był, to linijka, długopisik, prawda, i tak dalej. Może ktoś był zaskoczony. Nie notuję na komputerze, wolę pisać ręcznie. To nawyk. Czuję, że pomaga mi to formułować obiektywne uwagi na temat rynku. Będę zapisywał pary walutowe, które uważam za okazję. Zaznaczam kluczowe poziomy oraz sygnały price action, które mogły się uformować, czy też wszelkie inne większe zdarzenia warte zapisania. Oczywiście zdarzenia rynkowe. Tak, tutaj byłem, linijkę mam. Dziękuję bardzo, panie Przemku. Super. Co dalej? Na szczęście mieszkam w Australii. Na szczęście, tak. Zobaczycie państwo, jakie to jest fajne szczęście. Więc zamknięcie rynku w Nowym Jorku następuje mniej więcej wtedy, kiedy zaczyna się finansowy dzień w Australii, czyli około 8. W Nowym Jorku jest wtedy 17 w Nowym Jorku, tak? Czyli mniej więcej tak jak teraz u nas 23. Przeglądam dzienne wykresy, najczęściej zerkam tylko na większe pary, przewijam, sprawdzając, czy w poprzedniej sesji nie pojawiły się jakieś sygnały. Ważne sygnały. Podczas analizy ulubionych rynków nanoszę kluczowe poziomy, wsparcie oporu, tak jak my na ćwiczeniach, albo fałszywe wyłamania na moje wykresy za pomocą linii.
Nie napisał linijki, ale linia. Linia też jest ok. Robię też kolejne notatki. Czego szukam? Nic rewelacyjnego, tylko szukam czego? Stan rynku. Czy to jest trend? Jeżeli tak, to jaki? Czy konsolka? Gdzie są kluczowe poziomy wsparcia oporu na dziennych i tygodniowych wykresach? Co jest, się dzieje z price action w nawiązaniu do tych poziomów? Czyli czy są jakieś formacje cenowe na tych poziomach, które szczególnie w ostatnim czasie, można powiedzieć, określiły trend? Co się dzieje z dziennymi 8 i 20 sesyjnymi EMA? Co się dzieje z ceną w stosunku do tych średnich? Wiadomo, że NIAL czasami nanosi na wykresy EMA, szczególnie w rynkach trendowych, nie bocznych. Na bocznych nie zanieczyszcza wykresu. Czy są oczywiste układy price action? Czyli czy pojawił się sygnał, tak? Jeśli są, to czy współgrają to, co nazywamy confluence, tak? Confluence. Czy współwystępują z poziomami zmiany ruchu ceny, z poziomami wsparcia oporu? I czy zgadzają się z moim planem tradingu? Także tą robotę wykonuję, tą, którą oczywiście w bardzo przyspieszonej wersji robiliśmy na warsztatach, które wiadomo były tylko próbką. Co się dzieje na 4-godzinnych wykresach? Czyli jeszcze schodzi niżej, czego już oczywiście takiej techniki nie mogliśmy zrobić na godzinnych warsztatach. Czy są jakieś oczywiste sygnały zgodne z dziennym trendem? No, czyli to, co czasami w analizach tutaj nawiązujemy do tego. Najczęściej obserwuję Aussie dolara, euro dolara, bo to są pary, które najczęściej gram. Patrzę też na indeksy USA, lokalny indeks SPI, żeby zaplanować kilka kluczowych poziomów, wynotować price action na wykresach. To tylko początkowa, zbiorcza faza mojego dziennego rytuału. Mojego dziennego rytuału. Czyli aż do znudzenia, codziennie. Tak? To nie jest wydarzenie, to jest rytuał. Wykonuję ją jako aktualny. Wiadomości o wydarzeniach na rynkach. Następnie, gdy widzę potencjalny układ, porównuję go z moim planem tradingu, żeby sprawdzić, czy warunki na rynku do niego pasują. To ostatni, badawczy etap, który służy mi do upewnienia się, czy mam odpowiedni trade do zagrania. Jeśli trade nie pasuje do moich przewidywań, szukam dalej. Najważniejsze rzeczy, na jakie zwracam uwagę, to kluczowe poziomy, krótkoterminowe momentum, trend, price action. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak to robią, zajrzyjcie do mojej strategii. Oczywiście to jest tam reklama, to jest wiadomo. Ma do tego prawo, święte prawo. Jeśli znajdę układ warty tradingu, który zgadza się z moimi wcześniejszymi ustaleniami, składam zlecenie oczekujące. Większość czasu poświęcam wówczas na ustalenie limitu ceny i stop loss. Jeśli uznam, że setup jest wart zagrania i jest zgodny z zasadami mojego planu, umieszczam zlecenie oczekujące. Większość czasu zajmuje mi, tu jest powtórka, przepraszam. Ja po prostu uaktualniłem pewne tłumaczenie, a poprzednie tego. Większość czasu poświęcam na umiejscowienie zleceń z limitem buy sell limit lub zleceń typu buy stop sell stop. Zlecenia buy sell stop pozwalają przyłączyć się do ruchu po potwierdzeniu układu price action. Omawiam te procedury w moim kursie. Godzina 9, czyli to już jest trzecia godzina po. Pani Grażyno, tak na marginesie, bardzo, bardzo przepraszam. Mieliśmy tutaj sprzeczność taką logistyczną. Po prostu sala do pewnego czasu było wolne miejsca, musieliśmy ruszać. Uznaliśmy, że jeżeli są wolne miejsca, czyli ktoś nie przyszedł, to wpuszczamy tych, którzy czekają i chcą. Bardzo, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że będzie ok. Czy słychać? Chyba słychać, tak, panie Przemku? Jedziemy dalej. Dziewiąta. Wszyscy oprócz ty. To jest zabawny. Wszyscy oprócz tych żyjących w kompletnej dziczy. Przecież większość uważa Australię za dzicz, prawda? A on troszkę sobie żartuje.
Obowiązki związane z portalem. Czyli około 9 rano, czyli jak już to wszystko zrobiło, dwusynka i tak dalej, wykorzystanie do publikacji. Do publikacji. Zauważyłem, że pisanie komentarzy pomaga mi w tradingu. Dzięki temu jestem zorientowany w dziennym układzie rynku. Tworzenie dziennika aktywności rynków, sygnałów, trendów, poziomów, innych obserwacji pozwala mi wzmocnić dyscyplinę i rutynę, a w efekcie wytworzyć dobre nawyki. Po zamieszczeniu komentarzy przechodzę do licznych e-maili, które zdążyły zalać mnie w nocy i próbują przedrzeć się przez nie jeszcze przed lunchem. Mijają 2 godziny. Robię sobie przerwę na kilka godzin. Wychodzę. Nienawidzę siedzenia w biurze tyle godzin. Chyba jak każdy zresztą. Muszę się ruszyć i na chwilę oderwać umysł od rynku. Wy też powinniście wbudować swój plan czas, kiedy nie analizujecie sytuacji na rekresach i nie wpatrujecie się w ekrany komputerów. Więc nienawidzę siedzenia w biurze, nienawidzę patrzenia na wykresy. O ile nie jestem na wakacjach albo po prostu w podróży, najczęściej robię jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, biorę książkę, żeby rozszerzyć swoje horyzonty. Ewentualnie robię coś innego, co pomaga mi zaangażować inteligencję. Oglądam seminarium albo coś na Discovery. Uwielbiam czytanie, naukę. Ponadto poszerzanie wiedzy jest ważne, choćby dla utrzymania umysłu w dobrym zdrowiu. Ja mam intuicję, że Nial się interesuje filozofią, że Nial się interesuje logiką współczesną, że Nial się interesuje w ogóle generalnie sytuacją społeczną, geopolityczną. To wychodzi w niektórych artykułach, natomiast on sobie nie pozwala na dłuższe dywagacje na ten temat. Punkt drugi. Moja żona wybiera się na zakupy co 2 dni, więc zabieram laptop do centrum handlowego, czyli bardzo interesują go zakupy, prawda? Bardzo lubi zakupy. Czyli siadam w ulubionej kawiarni, podczas gdy ona robi zakupy. Nie obserwuję rynków, ani nie zajmuję się tradingiem. Natomiast czytam blogi, magazyny albo książki. Co godzinę zerkam na chwilę na rynki, żeby tylko zobaczyć, żeby być na bieżąco z sytuacją. Ale co godzinkę na chwilkę zerkam, prawda? To nie gapię się, to jest ważne. Najważniejsze, co chcę tu powiedzieć, to nie patrzę na ekrany przez cały czas. A moje trady nie są moją obsesją. I nie podchodzę do nich emocjonalnie. Dosłownie robię inne rzeczy, kiedy mam nierozstrzygnięte trady. Robię inne rzeczy. Bardzo wcześnie nauczyłem się, że warto trzymać pewien dystans. Szybko, kolejny raz używam wyrazu nienawiść, znienawidziłem wpatrywania się w ekran. Wpadłem w pułapkę. Nie spałem całe noce, aż do momentu, w którym moje oczy zaczynały płonąć żywym ogniem, albo zwyczajnie zasypiałem przy biurku. Uważam, że zrezygnowanie z takiej formy pracy to coś, czego większość traderów po prostu nie robi, bo nie wie jak. Patrzenie w ekran godzinami w końcu zabije nie tylko wasze konta, ale także samoocenę, radość życia, a może nawet relacje z innymi ludźmi. Jeżeli pozwolicie takiemu stanowi rzeczy trwać zbyt długo. Mocne? Mocne, prawda? Mocne. Bo Niali jest jakiś. On to nie jest człowiek, który jest przypadkiem tam, gdzie jest. Tak go widzę.
On zasłużył sobie na to, że jest człowiekiem instytucją, nikomu się nie musi kłaniać, robi swoje. I wydaje się, że może być traderem przez 50 lat i go rynki nie zjedzą. Tak mi się wydaje. 14. Teraz, kiedy już jest sporo po lunchu, zakończyłem własne działania. Wracam do biura i po raz kolejny pokrótce przeglądam główne pary walutowe i indeksy. Pokrótce przeglądam główne pary walutowe i indeksy. Najczęściej niewiele się zmienia od rana, ponieważ azjatycka sesja jest zwykle najwolniejsza. Jeśli pojawiła się jakaś większa zmiana, czasem zmieniam albo anuluję część zleceń, ale nigdy nie będę gonił rynku albo tradu. Jeśli przegapię jakiś, to znaczy tylko tyle, że przegapiłem. Trade to takie proste. Nie przejmuję się tym, ponieważ wiem, że rynek i tak zapewni mi wiele innych okazji. Mój styl tradingu opiera się na byciu odprężonym, a na pewno nie rozemocjonowanym. Wasz też powinien być taki. Sukcesu na Forexie nie można zmierzyć w pojedynczych tradeach lub tygodniach, tylko w latach albo w wielkich sumach tradeów. Nie warto więc dawać się ponieść emocjom w przypadku jednego małego tradeu. Najprostsza droga to nie ryzykować utraty większej kwoty, niż jesteście w stanie znieść. O tej porze znowu notuję, jeśli coś zostało trafione albo przegapione. Potem będę obserwował 4-godzinny wykres podczas europejskiej sesji, żeby dostać potencjalnie ten sam trade. Zwykle jest 16 albo nawet wcześniej, czyli niecałe 2 godziny, gdy kończę przeglądanie wykresów. Jak widzicie, moja analiza rynków i czas przed ekranem nie zajmują wiele. Mam nadzieję, że zauważyliście już wzór. Po przejrzeniu wykresów sprawdzam też skrzynkę i czasami zamieszczam coś na forum, jeśli coś się dzieje. W 16:30 odbieram synka ze żłobka. Wracam do domu i przez następne kilka godzin cała moja uwaga skupia się na nim, czyli na synku. Odrywam się od rynków i biznesu, żeby się z nim pobawić, poczytać mu albo pooglądać razem kreskówki. Cokolwiek. Zabawa z dziećmi to świetna rozrywka, o ile człowiek nie bierze siebie zbyt poważnie. Trzeba samemu być jak dziecko i myśleć jak dziecko. Najważniejsze to poświęcić dziecku dużo uwagi. Nawet nie zauważam, jak mija popołudnie i jest już czas kolacji i czas układania synka do snu. Jego plan dnia jest bardzo ścisły. Dziewiętnasta. Europejska sesja jest w toku, więc około 7 wieczorem biorę laptopa z biurka i idę do salonu, żeby spędzić trochę czasu z żoną i obejrzeć telewizję. No, czyli emocje sięgają z kiedy tam ta Europejczycy, prawda, tam ostro tutaj, trade, jest trend na 5-minutówce, prawda, jedziemy i tak dalej. Owszem, to może skuteczne, ale nie, ale bardzo to przeżywa, to znaczy idzie pogadać z żoną. Wykresy zostawiam otwarte, przeglądam 4-godzinne, dzienne w poszukiwaniu możliwych sygnałów. I znowu mam ze sobą pióro, notatnik,
nadal notuję wszelkie godne uwagi wydarzenia. To ważne, żeby zrozumieć. Przyglądam się bliżej rynkom, ponieważ jeżeli wcześniej była aktywność na wykresach, to wieczorem będę wiedział, na co zwrócić uwagę. Tak więc około godziny 19 rozmawiam z żoną, oglądamy programy i mniej więcej co godzinę zerkam na wykresy, żeby być na bieżąco. To dla mnie koniec. Koniec tradingu na dany dzień. Od teraz będę tylko luźno obserwował sesję w Londynie i otwarcie w Nowym Jorku. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest 15:30, to jest kiedy tutaj emocje sięgają zeniku. On luźno będzie traktował, on idzie spać za chwilę. Rzadko wchodzę w trady wieczorem, więc przyglądam się wykresom na wypadek, gdyby jakiś się znalazł. Nie polecam wchodzenia w trading na 4-godzinnych wykresach, szczególnie osobom pracującym na pełen etat albo zajmującym się biznesem, ponieważ wymaga to dużego wysiłku umysłowego i dużo czasu. Trzeba też być bardziej zaangażowanym i mieć nerwy ze stali. To jest zabawne, ponieważ większość traderów gra na półgodzinówkach, godzinówkach, a on mówi, że trzeba mieć nerwy ze stali, żeby grać na H4. To jest bardzo zabawne, bo to jest zupełnie inna perspektywa. 22. Z reguły mam już ustawione pozycje, zamówienia gotowe do wypełnienia. Około 23, ewentualnie 1 w nocy idę spać. W tym czasie trady dojrzewają. A kiedy rano wstaję, czyli wtedy, kiedy Amerykanie handlują przez 8 godzin, to NEAL śpi. Najczęściej zastaję trafiony stop loss albo ładny profit. Jedno z dwóch. Ja przeczytam jeszcze raz to zdanie. W tym czasie trady dożywają, a on śpi. A Amerykanie handlują, czyli są ostre ruchy. A kiedy rano wstaję, najczęściej zastaję trafiony stop loss albo ładny profit. Jedno z dwóch. Moja wersja, czyli moja strategia, ustaw zlecenie i zapomnij. Set and forget. To po prostu pomysł polegający na ustawieniu trade'ów, pozwoleniu rynkowi pracować na nie. Sen pozwala zapomnieć o tradingu. A skoro mieszkam w Australii, to większość akcji dzieje się w USA, kiedy śpię. Niezły. Facet, który jest dla wielu naprawdę wzorem, po prostu śpi, kiedy Amerykanie tam ruszają. Moja lekcja, to może to lekcja dla każdego. Unikanie rynku przez 12 godzin może być jednym z kluczowych elementów sukcesu lub porażki na rynkach. Innymi słowy, ustalcie trady, wyeliminujcie emocje, trzymajcie się z dala od kompa. Pozwólcie, żeby trade sam na siebie zapracował. Patrząc, nie można zmienić wyniku. Prędzej oszalejecie. Patrząc, nie można zmienić wyniku. Prędzej oszalejecie. Mam nadzieję, że spodobało się Wam to krótkie wejrzenie do mojego świata. Mam nadzieję, że dzisiejszy artykuł czegoś Was nauczył i dał kilka wskazówek, które pomogą. Proszę Państwa, tak oto dotarliśmy do końca. Nie umiemy się wyrwać z tego 1,5-godzinnego rytmu. Trudno. Trudno, po prostu. Póki jeszcze jest parę osób, to ja też mam motywację, żeby być. Choć przyznam się, że dzisiaj miałem wykłady od godziny 8 do godziny 18:20. Przed wykładami nagrałem briefing i nie jest mi szczególnie łatwo kontynuować webinaru, bo wszystko mnie boli. Ale mam satysfakcję, bo artykuł był fajny z mojej perspektywy. I on mnie chyba najbardziej cieszy, że tutaj widzę, że część osób doczekała do końca i się trochę nializuje, czyli przenika się przez ten system niala, który daje nam szansę, że możemy tradować przez całe życie, zachowując zdrowy rozsądek, czego sobie i Państwu życzę. Także
czas podziękować Państwu za uwagę, za życzliwość, cierpliwość i do usłyszenia, do zobaczenia może jeszcze przy innej okazji. Wszystkiego dobrego.